Alter Historia to projekt, który ma na celu odkłamywanie historii Polski i świata. Staramy znaleźć się zakulisowe czynniki, które wpływają na przebieg znanych nam wydarzeń. Działamy na YouTubie, można też znaleźć nas i polubić na Facebooku, gdzie mamy grupę dyskusyjną. Zachęcamy do zapisania się do naszej grupy, tam można samemu proponować tematy, którymi możemy się zająć w naszych materiałach. Będzie dzisiaj temat, myślę, że interesujący, chociaż nietypowy jak na tego typu kanały, na którym dzisiaj rozmawiamy, to znaczy na temat Alter Historii. Natomiast właśnie mamy tutaj całą serię na temat dekoder popkultury, gdzie analizujemy różne dzieła popkultury. Tym razem przyszła kolejna gry. Pierwszy raz robimy coś takiego, żeby w całości analizować jakąś grę komputerową pod kątem różnych popkulturowych znaczeń, które w niej występują. Wcześniej wspominałem o różnych znaczeniach podczas odcinku o Paradise Police Department. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Głównym motywem będą wątki postapokaliptyczne, dlatego że omawiamy właśnie serię gier XCOM oraz grę Age of Decadence i będzie o tym mówił Tomasz Węgrzyn. Witam, Tomaszu. Witam. To jest właśnie seria Dekodery Popkultury. No dobrze, może byś powiedział na początek, dlaczego akurat ta seria gier tak Cię zainteresowała i skłoniła do tego, żeby ją omówić? Co w niej takiego jest interesującego i dlaczego ona specjalnie odgrywa jakąś rolę dla Ciebie? No dobrze, to ja myślę, że to jest jedna z tych pewnie z kilkunastu gier, które osoby z mojego pokolenia miały okazję mieć z nią styczność wtedy, kiedy człowiek miał czas na jakieś gierki, gdzieś tam jeszcze w szkole. 94 to jest data powstania pierwszej tej gry. Natomiast teraz pomysł oczywiście wynika z tej kwestii używania, kwestii zagrożenia ze strony kosmosu jako kolejnego wątku do straszenia ludzi oraz do siania zamętu i z uwagi na to, że siania również zamętu, to dlatego chciałbym pokazać pewne elementy, pewne lekcje, pewne schematy, które według mnie są dobrze przedstawione w grze Age of Decadence. A potem jeszcze spętujemy po tamtej grze znowu kwestią UFO. Dopowiem tylko, że w zasadzie to z XCOMów chyba trzecią część chyba raz skończyłem. To są takie gry, które wciągają i się dobrze gra, ale z uwagi kiedyś na błędy w grze, one zostały poprawione, ale też na schemat prowadzenia gry nie są łatwe, żeby je ukończyć. A jak z kolei człowiek przerwie jakąś serię gry i wraca do, na przykład po 5 latach, a może sobie coś tam zagram, no to już zaczyna od początku, nie? Natomiast tą grę Age of Decadence skończyłem raptem raz i drugi raz zacząłem, ale no, musiałem przerwać, już nie wróciłem. Więc to nie jest tak, że jestem jakimś wybitnym specjalistą do tych gier i grałem w nie po nocach nie wiadomo ile czasu i wiem wszystko, nie? Tylko raczej będą luźne przemyślenia związane z pewnymi rzeczami, które po prostu widać. Mhm. To jest właśnie seria, trwa do dzisiaj. To znaczy cały czas powstają nowe części tej gry komputerowej, przynajmniej tej XCOM, o której wspominałeś. Mnie to zainteresowało, dlatego że ja, prawdę mówiąc, właśnie w żadną z tych gier nie grałem, ale jestem fanem ogólnie niekiedy takich gier właśnie, które powstawało w latach 90. Ja wtedy miałem około 10 lat, no i w tym okresie jeszcze grałem w gry komputerowe, dlatego że, no później przestałem, ale właśnie te gry z okresu lat 90. są dla mnie takie szczególnie interesujące. Wtedy jeszcze te gry nie były tworzone przez takie aż wielkie korporacje, było często tak, że tworzyły to mniejsze studia i te gry, żeby przyciągnąć uwagę odbiorców, musiały bardziej inwestować w pewien taki klimat, na przykład w rozbudowanie pewnej atmosfery, też bardzo często taka ciekawa i niepokojąca muzyka w tych grach występowała. Moją ulubioną grą z tamtego okresu była m.in. gra Doom, która właśnie ma taką bardzo ciekawą muzykę i otoczkę.
Było coś takiego, że ja skończyłem grać mniej więcej w te gry koło roku 2000 i już później w te nowsze raczej nie grałem, ale niekiedy wracałem tak z sentymentu do tych starszych gier, właśnie zwłaszcza do Dooma i do Age of Empires z tamtego okresu też, tej pierwszej części, która wyszła pod koniec lat 90. W X-Com akurat nie grałem, ale jest taka ciekawa historia związana z tą grą, to znaczy, ja się interesowałem tworzeniem gier komputerowych i w tamtym okresie była... No, w jednym z magazynów komputerowych była taka amatorska gra dotycząca Grunwaldu. I ta gra udostępniała całkowicie różne swoje biblioteki, także szło je podmienić i stworzyć takiego swojego moda do tej gry. Ja w tamtym okresie, jako taki powiedzmy jeszcze game developer z zamiłowania, który nie potrafi żadnego języka programowania, to sobie ściągnąłem grafikę z gry właśnie XCOM, grafikę tych kosmitów, które tam występują, i podłożyłem je do gry o Grunwaldzie zamiast krzyżaków. I zrobiłem takiego moda łączącego XCOM z grą na temat Grunwaldu i się tam z Władysławem Jagiełło walczyło z właśnie z kosmitami z XCOMu, dlatego w grę nie grałem, ale była taka historia z mojego dzieciństwa. Podoba mi się. Czyli ci kosmici, którzy napadają, są krzyżacy. Tak. I to właśnie była moja styczność z tą grą. Niestety nie znam jej więcej, trochę poczytałem na temat fabuły i będę jeszcze do fabuły nawiązywał, dlatego że zwłaszcza ostatnia część tej gry, akurat Tomek z tego co rozmawialiśmy nie grał w nią, ona się nazywa Phoenix Point, ale też ma tak bardzo dużo ciekawych znaczeń i symboli i później chciałem jeszcze powrócić do tej fabuły. Natomiast póki co oddaję jeszcze głos Tomaszowi, żeby przytoczył właśnie tą... Tak. Fabułę, jaka występuje w tych grach, że ją tak przeanalizował pod kątem możliwych takich znaczeń, także możliwe znaczeń symbolicznych. To może zacznę od tego, że w zasadzie UFO, ta pierwsza część, to znana jest przede wszystkim jako UFO Enemy Unknown, czyli UFO wróg nieznany, przeciwnik nieznany. I to mimo, że stara gra, bo to 94, to już to jest nowoczesny typ gry. Nowoczesny w tym sensie, że ma grafikę, ma dźwięki, ma interfejs, który się prosto, łatwo obsługuje, klikanie myszki i tak dalej. Nie jest to gra, że obrazki się układają z liter i znaków specjalnych i wpisuje się komendy i takie, że tak powiem, tylko wyobraźnia działa, tylko to już jest typ z tych nowoczesnych, powiedzmy. Tylko, że stara oczywiście. Tak, i jeszcze bym tutaj dopowiedział, że ta klasyczna seria to w zasadzie można by powiedzieć, że z trzech części składała, czyli właśnie UFO Enemy Unknown, potem druga część, która była kalką i rozwinięciem Terror from the Deep i trzecia część, która była znaczącą zmianą, to XCOM Apocalypse. I jeszcze w międzyczasie, czy później były dorobione dwie takie powiązane przez chyba tych samych ludzi, czyli było XCOM Interceptor, gdzie gracz się wcielał w rolę takiego, powiedzmy, myśliwca w przestrzeni kosmicznej. I trzecie było XCOM Enforcer. No to XCOM Enforcer to taka gra właśnie dumopodobna. Tak. I co ważne mi się wydaje, ta pierwsza część, czyli UFO Enemy Unknown, no to był swego rodzaju trendsetter. Znaczy, tak jak się mówiło o grach dumopodobnych, tak samo się mówi o grach takie jak UFO Enemy Unknown. Tych tytułów jest znacznie więcej. Tak, niektóre nazwy wprost nawiązują do tego, niektóre nie nawiązują, ale wiadomo, że o to chodzi. Sama rozgrywka natomiast w grze to się dzieli na aspekt strategiczny i aspekt taktyczny. Pierwsza część rozpoczyna się gra 1 stycznia 99 roku. Rozpoczyna się od decyzji różnych państw na świecie, by ufundować, założyć XCOM i gracz wybiera miejsce na bazę, zakłada bazę. Zadaniem XCOMu jest bronić planety przed kosmitami, zrozumieć zagrożenie i zażegnać to zagrożenie. I to zagrożenie jest dosłownie z kosmosu. Docelowo, finalnie trzeba polecieć na Marsa i zniszczyć bazę kosmitów. W drugiej części, czyli tej Terror from the Deep, to jest 2041. Świat to są w zasadzie panregiony już, nie państwa finansują XCOM, tylko panregiony finansują.
Czyli być może twórcy gry prognozowali, że to jest ta tendencja kształtowania władzy na świecie, że znaczenie państw narodowych będzie słabnąć. I dla przykładu, zamiast Niemiec, Francji, Włoch, tak jak w pierwszej części, jest Eurosyndicate, czyli syndykat europejski. A myślę, że to kojarzy z rokiem 1984, gdzie też były takie bloki właśnie państw Eurazja, blok atlantycki i tak dalej. Takie jest skojarzenie właśnie z takim ujęciem. A na przykład południe Afryki, czy południowa część, połowa Afryki, to jest Afrika Corp, chyba Corporation, czyli tak jakby taka sugestia, że korporacje przyjęły kontrolę nad, stworzyły tak jakby firmę, tak, która zarządza tą połową kontynentu. A, to też bardzo ciekawe w analogii do naszych czasów, dlatego że chyba coś takiego się dzieje w Afryce, tylko jest to robione przez firmy chińskie. A same Chiny tam nie są Chinami, tylko są Free China. To nie wiem, czy to dlatego, że Chiny Ludowe osiągną socjalizm w roku 2050, to jest 41, ale coś w tym stylu, czy Tajwan czy chodzi o prognozowanie, że Tajwan przejmie kontrolę nad Pekinem i dlatego Free China. Niemniej są pan regiony, a nie państwa tak zwane narodowe. Bo mam tu teraz tą mapkę i tu widzimy, że Sraż. Aha, bo tam jest, to się zmienia jeszcze, to znaczy przysłałaś mi dwie mapki. Jedna, gdzie są jeszcze państwa narodowe, a druga taka, gdzie są już te syndykaty. Czyli tak, to jest jakby rozwój w grze, tak? Że na początku mamy do czynienia z państwami. Państwa są w tej pierwszej części, w drugiej części już są te pan regiony. Mhm. I w tej drugiej części ta drastyczna różnica jest taka, że kosmici nie pochodzą z kosmosu, w sensie dosłownym, tylko pochodzą z głębin mórz i oceanów. I zadanie X-Comu polega na zlokalizowanie bazy kosmitów i zlikwidowanie zagrożenia. Mhm. A zaciekawiła mnie tutaj, że jest Islandzka Unia i Skandynawia, czyli jakby Islandia walczy przeciwko Skandynawii, tak? Znaczy to nie, te wszystkie kraje współpracują ze sobą. Aha. Po to, żeby się z kosmitami, to wiesz, to nie ma tego elementu jakichś wewnętrznych konfliktów. Mhm. Jest Federacja Koreańska, czyli jakby nie ma podziału na Koreę. Koreę również. Tak. I zanim jeszcze powiem, jak sama rozgrywka wygląda, to jeszcze przedstawię trochę świat z tej trzeciej części, czyli Apokalips. To jest 2084. Akcja się dzieje w Mega Primus. Mega Primus to jest wielkie miasto i to jest, przeczytam taki opis. Miasto, do którego masz zamiar wejść, Mega Primus, jest latarnią morską, która oświetla chwalebną ścieżkę ludzkości ku przyszłości. Oddany do użytku w 2080 roku Mega Primus jest pierwszym miastem zaprojektowanym w ramach planu Megapolis, którego celem jest poprawa życia cywilizacji ludzkiej na Ziemi poprzez budowę samowystarczalnych megamiast, w których zamieszka ludność, tam mam jakieś dziwne tłumaczenie, zamieszkają ludzie po prostu. A mi tak właśnie to nasunęło się skojarzenie z obecną koncepcją 15-minutowych miast, czyli jest jakby ta wizja, powiedzmy taka lekko, może nie wiem, dystopijna, jest jakoś związana z obecnym projektem, z którym mamy do czynienia, z tą wizją 15-minutowych miast. Tak, ale to tak naprawdę to ta kwestia, żeby zamykać ludzi w miastach, a na obrzeżach były, że tak powiem, fabryki żywności, a większość świata było jakimś tam rezerwatem, parkiem narodowym kontrolowanym przez UNESCO, no to są starsze koncepcje. To w sensie to nie jest tak, że teraz wymyślono te 15-minutowe miasta, to nawet brzmi jak karykatura tego, co tu powiedziałem. I w ten świat z kolei, w tym megamieście, to jest tak, że po pierwsze nie wiadomo, co jest z innymi miastami, nie da rady, nie ma komunikacji z innymi miastami. Gracz ma wrażenie, że to jest jedyne miasto na świecie, ten Mega Primus. Nie ma państw, bo to jest duże miasto, tylko są korporacje. W formie jako korporacja występuje też rząd i policja. Jako korporacja funkcjonują też mafie. I jako korporacja funkcjonuje chyba jedyna instytucja religijna, czyli kult Syriusza. I kult Syriusza ma to do siebie, że od samego początku nie lubi X-Comu i bardzo chętnie wchodzi w sojusz z kosmitami.
Czyli kult Syriusza w zasadzie oczekuje przybycia kosmitów i traktuje X-com jako swojego wroga. No, to też od razu skojarzenie z tym Syriuszem, dlatego że do tego jest dużo odniesień nawet w naszej kulturze. Niejaki Robert Anton Wilson, taki twórca okresu hipisowskiego, przyjaciel, znajomy Timothy'ego Leary'ego, czyli no, takiego też polityka, który mocno wpłynął, właśnie pisał mocno o tym Syriuszu i twierdził, że tam być może nawet żyje coś kosmici, z którym da się nawiązać kontakt. Można się z tego śmiać, ale mimo wszystko to była osoba, która miała spory wpływ na naszą popkulturę i ona właśnie o tym mówiła. I tutaj też się pojawiła dzisiaj do Syriusza, widzimy w tej grze. Myślę, że ciekawe skojarzenie. No i być może też jakieś ukryte odniesienie do faktycznej postaci historycznej tego Roberta Antona Wilsona i innych postaci z okresu lat 60. Ale skojarzyłem się też ciekawiej tutaj to, co wspominałeś o korporacjach. A propos innego materiału, który jest również na kanale Alter History, to znaczy materiału, gdzie pokazujemy, jak Polska funkcjonuje na giełdzie amerykańskiej jako firma. To znaczy, że również ten element, że państwa stają się korporacjami, jest stopniowo wdrażany w nasze życie, czyli widzimy, że te elementy science fiction z tych gier komputerowych już no, bezpośrednio wkraczają w naszą rzeczywistość i wiele z tych rzeczy jakby, myślę, że się będzie tylko rozwijać w tym właśnie, nazwijmy to, apokaliptycznym kierunku. To zanim przejdę do strategii XCOM-u jako tako, to pierw powiem tak. Jest takie nawiązanie do tej serii, do tego typu gier, który się nazywa Attack of the Earthlings, czyli atak ziemian. Gra polega na tym, że gracz się wciela w rolę kosmitów, których planeta jest zaatakowana przez korporację, której statki kosmiczne lecą od planety do planety, więc zawitały na tą planetę kosmitów. Ten statek kosmiczny tej korporacji to de facto jest takie wielkie narzędzie do drenowania surowców na planecie. I to jest w formie takiego dużego wiertła z literą G na górze. A masz pomysł, jak to znajdę w wyszukiwarce, bo było warto to pokazać w ogóle. Attack of the Earthlings, a to widziałem, to chyba na teaserze to było. W sensie teaser do gry. Tak. No i to G to może być po prostu G jak geo, czyli ziemia w jakimś sensie. Może być G jak czasami G jest, litera G jest symbolem rządu światowego i masonerii. Może być G jak po prostu Google, ponieważ Google używa G jako ten. Może być też G jako tutaj, ty z kolei miałeś ten materiał o tym G-manie, tak? Tak, i znowu odniesienie właśnie do tego Paradise PD. Wspomniałem o tym materiale na początku tego, co tutaj mówiłem. Tam też się pojawia korporacja właśnie i korporacją, jak się wydaje, zarządza człowiek, który jest odniesieniem do postaci G-mana w grze Half-Life. No i znowu pojawia się to G, które tak jak wspominaliśmy tutaj nawiązuje do może nawiązywać do masonerii, właśnie widzimy. A ta gra ja w co nie grałem, ale jakiś filmik sobie krótko obejrzałem. To jest w zasadzie przerażająca, a twórcy gry po to, żeby trochę złagodzić ten efekt, dali jakieś elementy komiczne i sprzedają to jako komik. Bo gracz jako kosmita, jako ten osoba, która kontroluje królową kosmitów, ma zabijać i zjadać ludzi po to, żeby zdobywać biomaterię do, że tak powiem, rozrodu i tworzenia nowych kosmitów. Czyli zadaniem gracza jest zjedzenie ludzi z tego statku tej korporacji. I tu od razu się pojawia pytanie w zasadzie, skąd ten pomysł, że kosmici przybędą i nas będą robić abdukcję i będą nas terroryzować i nie wiadomo, co z nami zrobią. Może my będziemy tymi kosmitami, którzy będą to robić w odległej przyszłości. To pierwsza uwaga. Po drugie, jeżeli kosmici faktycznie przybędą i nawiążą z nami kontakt, to jest na pewno dobry pomysł stworzyć organizację do niszczenia kosmitów, skoro oni mieli taką technologię, że tu dotarli i zapewne mogą nas łatwo zniszczyć.
Skoro, no. To od razu też skojarzenie z ostatnimi wydarzeniami, to znaczy pojawiły się takie wnioski, że niby jakiś czas temu, że jakieś niezidentyfikowane obiekty latające nad Stanami Zjednoczonymi, a propos tego, to już jakiś czas minął i dalej nie zostało wyjaśnione, co tam naprawdę nad tymi Stanami latało. To znaczy ten temat znikł z opinii publicznej, ale nikt tego do końca nie wyjaśnił, czy to były balony, czy co, to też ciekawe, widzicie, tak, że temat znika, ale też właśnie ciekawe było to, że nie wiedzą, co to jest, a od razu to strącają, tak jakby, no nie wiem, jak ktoś właśnie jak nie... raczej... Ja myślę, że tak naprawdę wiedzą, co jest, tylko mówią, że nie wiedzą, ale przekaz idzie w świat taki, że są niezidentyfikowane obiekty, być może pozaziemskie, ale na wszelki wypadek zestrzeliwe. Ale właśnie się bardzo skojarzyło z tym, co mówi, że coś tam, a tak nie wiadomo, co to jest, pewnie jak tego nie znasz, to z duże prawdopodobieństwo, że ma wyższą technologię niż my, i to od razu strącano. Od razu takie skojarzenie z takim rzeczywistym wydarzeniem. Dawno temu czytałem taką książkę Świat Rokanona Ursuli K. Le Guin. Nie pamiętam, jakie jest jej drugie imię. Dlatego K. I Świat Rokanona polega na tym, że głównym bohaterem jest kosmoetnograf, czyli osoba, która faktycznie podróżuje między planetami, ale po to, żeby nawiązać kontakt, czy ewentualnie bez nawiązywania kontaktu, ale po to, żeby zbadać, rozeznać, dowiedzieć się, zbudować wielką bazę danych, wiedzy etnologicznej o wszystkich żyjątkach w kosmosie. Tak więc tamta wizja jest taka, że no, nie po to lecimy na jakąś planetę i my jako kosmici nie po to lecimy na jakąś planetę, żeby wymordować ich mieszkańców, tak? Mhm. To niekoniecznie jest ten prymarny cel. Tak, natomiast sama strategia XCOM-u że polega na tym, że trzeba zdobywać technologię kosmitów. Trzeba więc zestrzelić statek, wysłać eskadrę, tam zabić, a jeszcze lepiej pochwycić żywego kosmitę, te artefakty kosmitów zbadać właśnie, nauczyć się ich, zapoznać się z ich materiałem, jak energię wytwarzają, jak konstruują statki, jak konstruują broń, jak wygląda ich biologia, organizmy, jak się z nimi komunikować. Trzeba przesłuchiwać kosmitów, czyli jest opcja taka, że kosmici przylatują robić te abdukcje, ale XCOM robi to samo w drugą stronę. To znaczy gracz nie jest w stanie wygrać, jeżeli nie przesłucha dostateczną liczbę wysoko w hierarchii ustawionych kosmitów. To jest pewien problem, zdobyć takiego żywego tego dowódcę. XCOM de facto musi się sam utrzymać z własnej produkcji. To znaczy te kraje utrzymują XCOM, ale realnie, żeby pokonać tych kosmitów, czyli zbudować wielki statek super wyposażony i załadowany ludźmi i sprzętem wysokiej jakości, żeby tam tą bazę na Marsie zniszczyć. Żeby to zrobić, to potrzeba mi bardzo dobrą ekonomię i te datki państw to za mało. Trzeba rozwijać technologię, produkować ogromne ilości sprzętu i sprzedawać innym ziemianom, że tak powiem. I tu przy okazji jest od razu taka ciekawostka. To akurat nie jest moje spostrzeżenie, ale słuchałem jakąś taką recenzję, w czym jest właśnie lepszy ten stary XCOM od tych zupełnie nowych, odświeżonych niedawno remake'ów i rozwojów. To była taka... I to wydaje się bardzo słuszne. W tych XCOM-ach początkowych każdy żołnierz wygląda bardzo podobnie. Te grafiki się trochę różnią. Jest kilka schematów, ale w gruncie rzeczy w ramach schematu każdy jest taki sam. Nazwiska to nic szczególnego. Statystyki, no są statystyki, no ale to też nic szczególnego. Nie ma podkładu głosowego. Mimo, że w takim na przykład Jagged Alliance w tamtym czasie były takie podkłady głosowe. Tutaj nie ma. Ten każdy jeden żołnierz XCOM-u jest takim produktem fabrycznym, tak? W sensie jeden zginie na akcji, trudno, zginął, bierzemy kolejnego. Pół eskadry zginie na akcji, trudno, zatrudniamy nowych żołnierzy. Czyli
ten żołnierz ma niską wartość de facto, taką finansową. Z perspektywy XCOM-u żołnierz po prostu kosztem finansowym. Jego wartość jest niska. Natomiast w tych nowych XCOM-ach ponoć są te elementy personalizacji i są te elementy jakiegoś tam dedykowanych nam głosu, wyglądu, stylu i tym podobnych rzeczy, co według tamtego recenzenta skutkuje tym, że bardzo dużo trudniej jest graczowi przełknąć utratę takiego żołnierza. Natomiast w tych XCOM-ach pierwszych ta walka jest bardzo brutalna. Trudno jest na wyższych poziomach trudności przechodzić misję, że żaden żołnierz nie zginie. I jeżeli ktoś chce tak grać, to na wyższych poziomach trudności przynajmniej, no to w zasadzie wskazuje się na to, że będzie musiał często zachowywać stan gry i wczytywać na nowo, wczytywać. Zginął, wczytuje, znowu zginął, wczytuje. No to jest bez sensu taka gra. Gra jest tak zaprojektowana, że żołnierze umierają w dużych ilościach i trzeba tanich żołnierzy na nowo kupić, że tak powiem. I tu jeszcze może spuentuję ostatnim elementem tą część. Trzeba czasami wręcz kosmitom pozwolić, żeby przylecieli, żeby w spokoju założyli bazę, aby w spokoju do bazy dostarczali jakieś zasoby i tak dalej. Po to właśnie, żeby zwiększyć szansę na przykład przechwycenia w tej bazie lidera, który nam podczas przesłuchania powie, że baza kosmitów jest na Marsie. I potem znowu, że baza kosmitów tam jest gdzieś tam pod ziemią i poda współrzędne i tak dalej, i tak dalej. Miałem kiedyś taką grę i nie wiem na ile tam te kilkanaście lat temu, bardzo dawno, czy więcej nawet niż kilkanaście. No, z 20 nawet. Tego typu, że czekałem i nie byłem w stanie pójść dalej do przodu, bo jak się jakiś statek kosmiczny kosmitów pojawił, to go zestrzeliłem i nic z tego nie wynikało. I niedawno przeglądając jakieś poradniki przeczytałem, że w zasadzie tak, to jest pułapka. Kosmitom trzeba pozwolić robić różne rzeczy po to, żeby się od nich nauczyć lepszej technologii i zdobywać kosmitów nowych do przesłuchań. To zrobiłeś tak jak Joe Biden niedawno. Może Joe Biden nie grał w to, dlatego od razu zestrzelił te pojazdy. Tak. Natomiast jeżeli się tą bazę XCOM-u tak powiedzmy skalibruje, że będzie wspaniała w zestrzeliwaniu statków, to będzie blokować inwazję kosmitów, nie będziemy w stanie pójść do przodu, że tak spuentuję. Mhm. No dobrze, to pytanie, czy jakby kończymy jakby ten motyw dotyczący właśnie serii XCOM, czy... Jeszcze strategię kosmitów jeszcze. Okej, no dobrze. Sami kosmici. Chciałem podsumować właśnie taką krótką analizą tej ostatniej części, która wyszła jakby całkiem niedawno, natomiast właśnie możesz przejść do tej analizy właśnie tych strategii. Strategia samych kosmitów jest taka, że są loty badawcze, żniwa i porwania. Loty badawcze, czyli trzeba się zobaczyć, jak tam jest specyfika poszczególnych krajów i latają statki, to badają. Żniwa to jest dosłownie, przylatują kosmici i zbierają zboże albo te zwierzęta i tam wśród opisów jest coś chyba dotyczące sektoida, czyli takiego szaraka, no i dobrze pamiętam, że są pogłoski wśród żołnierzy XCOM-u, że ci kosmici byli bardzo dawno temu już na Ziemi i po prostu zasiali różne rzeczy i teraz przyjeżdżają zbierać plony. To jest taka informacja o plotkach wśród żołnierzy XCOM-u. Czyli nawiązanie do takiego koncepcji starożytnych kosmitów, która między innymi nazwi Erich von Däniken i tego typu rzeczy. Tak. I drugi element, który tam gdzieś było, że właśnie któryś z tych gatunków, chyba to był też właśnie szarak, że nikt nie rozumie, dlaczego właśnie ten typ kosmity ma taką radość w... bezczeszczeniu krów. Nie pamiętam dokładnie tego, ale takim, no wiesz, tak nie tylko zabić, ale porąbać i tak dalej, nie? I ma te krowy są takie, że oni muszą zmaltretować te krowy. Tak się zastanawiałem, czy kosmici to są, nie wiem, jacyś
islamiści, którzy walczą z Hindusami, czy o co chodzi? No może tak. Przypomnijmy, że ten Szarak to jest typ kosmity, który został jako pierwotnie opracowany przez Aleistera Crowleya. To znaczy taka pewna rysunek Aleistera Crowleya jest bardzo podobny do tych późniejszych wyobrażeń Szaraka. Tylko nie wiem, jak to interpretować w kontekście tych krów i właśnie świętych krów. Kolejna strategia to jest infiltracja. To znaczy kosmici wysyłają dyplomatów, można by powiedzieć, do poszczególnych państw. I starają się przekonać te państwa, że lepiej przestać się bronić i finansować XCOM, lepiej współpracować z kosmitami. A równolegle do tego kosmici wysyłają eskadry do terroryzowania mieszkańców. Terroryzowanie polega na tym, że się wysyła ekipę, która ma różne rozwinięte metody mordowania i tylko po to tam jest wysłana, żeby wymordować mieszkańców w danej lokalizacji. A to mnie tak jeszcze zaciekawiło, bo to mówisz o tych pierwszych częściach, gdy jeszcze występowały państwa, tak? Przede wszystkim, ale kolejne, tak, tak. A tam regiony z kolei, nie? Tak. No, analogicznie jest regiony i analogicznie jest korporacje w tej trzeciej części. Tu mnie zaciekawiła rola Polski, czy cokolwiek jest jakieś nawiązanie do Polski, bo widzimy tutaj na mapce, którą teraz pokazuję, że Polska akurat ma pecha, że są kraje w zachodniej Europie i jest Rosja, a właśnie tu jest Polska, taki pusty obszar z Polską. Tak, to ja powtórzę swój dowcip z poprzedni, widać Polski nie ma, a granica między Eurazją a Syndykatem Europejskim jest na Wiśle. No ale to może dobrze, to w każdym razie by się pokrywało z takimi proroctwami dotyczącymi przyszłych wojen, że właśnie Polska będzie jakby poza obszarami, obszarami wojen. Jak ma małym krajikiem, to kosmici cię nie są tobą zainteresowani. Tak, no widzimy, że tutaj... Terroryzują USA, Eurazję, Neo, Japan i tym podobne, a nie Polskę, z którą się nie przyjmuje, bo po co? No i właśnie widzimy, że jeśli to jakoś jest predicative programming przyszłych wydarzeń, to akurat może będziemy mieli szczęście i w tych wojnach kosmiczno-ludzkich nie będziemy brać udziału. Tak, kolejnym celem jest założenie bazy przez kosmitów, z których tych baz się może rozwinąć kolonia. Potem są misje typu zaopatrywanie tych baz i jeszcze jest atakowanie bazy XCOM-u, chociaż de facto to jest retaliation. To znaczy, jeżeli XCOM zaatakuje bazy kosmitów, to potem kosmici uruchamiają proces wysyłania statków atakujących bazę XCOM-u, o ile oczywiście wiedzą, gdzie ona leży, bo to nie jest tak łatwo zlokalizować wzajemnie swoje bazy. Rodzaje kosmitów. Już niezależnie od gatunków i o tych gatunkach z tego XCOM-u pierwszego trochę porozmawiamy jeszcze, ale poszczególne gatunki dzielą się na właśnie dowódców czy komandorów, bo to komander, to tak w zasadzie gdzieś widziałem tłumaczenie komandor, ale to chyba jest po prostu dowódca komander. Lider, inżynier, medyk, nawigator, żołnierz, terrorysta, a w tym Terror of the Deep jest dowódca, nawigator, technik, medyk, skład lider, czyli lider jakiegoś teamu mniejszego, żołnierz i terrorysta. To tak jest hierarchia. I teraz jakie są rasy w tym UFO pierwszym? Właśnie ten jest sektoid. Sektoid jest pierwszym, którym gracz ma kontakt. To znaczy są różne bardziej zaawansowane typy kosmitów. Na początku gracz XCOM się mierzy ze sektoidami. I ten sektoid to dla mnie brzmi jak sekciarz. Ale nie wiadomo jakiego typu, bo tak jak Android jest ta końcówka na przykład, więc ten sekciarz to może być kosmity, że tak powiem, wzięty do sekty, któremu sprano mózg i został przerobiony na sekciarza. Ale ten Szarach tam ma znamiona modyfikacji genetycznej, więc może on jest jakimś produktem inżynierii genetycznych samych kosmitów. I co ważne, w grze funkcjonują i szaraki w tych wyższych rangi dysponują zdolnością psi, atak psychiczny. W tych kolejnych wersjach jest to samo, tylko się inaczej nazywa potem. Czyli kosmita ma takie urządzonko, które mu pomaga w komunikacji z... Albo nie, to nawet XCOM potrzebuje urządzonko. Kosmici nie mają. Kosmici mają tą zdolność sami z siebie. Mogą wystraszyć atakiem psychicznym, mogą doprowadzić do paniki, mogą sparaliżować, mogą przejąć kontrolę nad żołnierzem XCOM-u.
Ci różne typy mają różny poziom inteligencji tych kosmitów. Ci sektoidy są dość inteligentne, ale nie najbardziej inteligentne. I to w sumie z tej strony tyle. Nie wiem, czy chcesz jeszcze o tych szarakach dopowiedzieć, czy... Dobra. Kolej... Tak, tak. Sektoid to de facto szarak. Potem jest floater, że się unosi po angielsku. Lata w zasadzie tak naprawdę. Jest zmodyfikowany genetyczny i ulepszony cybernetycznie. Większość narządów wewnętrznych ma usuniętych chirurgicznie. Ale jest żywą istotą, nie? Ale ma większość organów wewnętrznych usunięte. Więc to pokazuje, że kosmici w ramach inwazji na planety używają jakichś takich żołnierzy, którzy są jakimś rodzajem cyborga, można by powiedzieć. Gdzie jakaś podstawa biologiczna kosmity jest użyta do tego, żeby stworzyć żołnierza, usuwając narządy wewnętrzne i rozwijając cybernetycznie i tak dalej. Tak mi w sumie zafrapowało to popularnie. To jest jakby tak, że no nie wiem, czy oni swoich ludzi tak traktują, czy tak trochę jakby jeszcze niewolników z jeszcze innych planet, żeby takich przerobić genetycznie. No ja bym to drugie raczej zgadywał. Mhm. Ponieważ ten, który kieruje tymi wszystkimi, jest najważniejszy, tak naprawdę nie przypomina w żaden sposób tych wcześniejszych. Mhm. Kolejny jest Snake Man, wężolud. I to jest ciekawe, bo on jest opisany w tych... A w ogóle, bo ta gra posiada coś takiego jak Ufopedia. Ufopedia to jest encyklopedia z informacjami o kosmitach i o technologiach kosmitów i o technologiach XCOM-u i to jest zawarte w grze. Znaczy, w grze jest Ufopedia, ale te same Ufopedie krążą na stronach internetowych jako przekopiowane treści z gry. No i to jest określane jako reptilian-like alien species, czyli typ kosmity typu reptyliańskiego. To jest Snake Man. On też jest tam genetycznie i ten pozmieniany. No? Mm-hmm. Potem jest Muton. Muton jest kolejny, to taki umięśniony zielony człowiek. To jest Muton. I to tak wygląda. W sensie wygląda jak taki Hulk trochę. Jest głupi i silny. Tak upraszczając. I dochodzimy do najważniejszego typu kosmitów w tej pierwszej części, co jest Eteril, czyli od Eteru, ale jakiś real, czyli realny, czyli jakiś byt, który jest, można by powiedzieć, jak to tam było określane? Może być projektem siły umysłu jeszcze jakiegoś innego i że tak powiem, materializacją bytu duchowego. To by sugerowało, że Ether Real to tak jakby materializowany byt duchowy. Ale de facto on posiada ciało normalne fizyczne, ale to ciało normalne fizyczne jest bardzo słabe i kruche, a mimo to jest bardzo odporny na ataki od przeciwnika. Więc jest bardzo wytrzymały, chociaż organizm biologicznie rzecz ujmując jest bardzo kruchy i delikatny. A wizerunek tego to jest taka unosząca się szata. To jest tak jakby mak, który zamiast stóp nic nie ma i tak się taka szata unosi nad ziemią. Nie? To jakby z jakiejś pewnie gier by dał radę coś takiego pewnie sobie wyobrazić. Szata maga, ale bez maga w środku, przemieszczająca się bez dotykania ziemi. Nie? To mniej więcej tego typu ten wizerunek jest. Mhm. No i z tych Eteril... Znalazłem to właśnie i tak widzimy to teraz na ekranie. Z tych Eteril każdy ma zdolności psychiczne. Czyli każdy z nich, oczywiście im większa ranga, tym bardziej, potrafi sobie podporządkować żołnierzy XCOM-u siłą psychiczną. Czyli atakiem mentalnym, można by powiedzieć. Ci wszyscy Eteril posiadają wysoką inteligencję. Co jest ciekawe, tam mechanizm jest taki, im wyższa inteligencja kosmity, tym dłużej taki kosmita może psychicznie atakować żołnierza XCOM-u, mimo że ten żołnierz się schował, jest niewidoczny. Czyli jak jest mało inteligentna, jeżeli mało inteligentny kosmita zobaczył XCOM-a, to ten żołnierza XCOM-a, to ten żołnierz może się łatwo schować. A jeżeli, proszę sobie wyobrazić, może taką analogię. Mamy bardzo inteligentne służby wywiadu albo mało inteligentne służby wywiadu.
Jeżeli są mało inteligentne służby, to wtedy agent wrogi może się łatwo schować, zmienić tożsamość. A jeżeli są bardzo inteligentne służby wywiadu, to wtedy rozpoznany agent wrogi ma dużo trudniej, żebyś uciec, ponieważ inteligentny wywiad wie, jak to zrobić, żeby się nie udało schować temu agentowi. I ten Ethereal, mimo że to są ci najważniejsi, tak, i kontrolują, mają tylko rangi wojskowe. Czyli nie ma medyka na przykład Ethereal. Jest tylko ten komandor, lider, żołnierz, tak. Czyli jest to nie dość, że dominująca i najważniejsza, i najsilniejsza, i inteligentna i tak dalej, ale jednak stricte militarna rasa kosmitów. Jeszcze są terroryści. A to jest tak, że trochę nie wiemy w ogóle, kim oni są dokładnie, tak? No właśnie to jest zagadka, bo właśnie z jednej strony są potężne, inteligentne i w ogóle, ale struktura biologiczna tego Ethereala jest krucha i delikatna i naukowcy X-Comu uważają, że to ciało nie ma prawa istnieć, bo powinno się, że tak powiem, czynności życiowe powinny zostać zakończone z uwagi na nietrwałość ciała, na nierozwinięte organy. Czyli tak jakby to, wiesz, to ciało było taką tylko takim artefaktem używanym do napełnienia go treścią duchową, mocą magiczną, demoniczną, tak? No, to ciekawe. Czyli demon przejmuje kontrolę nad kruchym ciałem, i to ciało staje się silne, potężne, dlatego że demon w nim żyje. I stąd te moje skojarzenia wynikają po prostu z nazwy. Ethereal, tak? Ciekawe, że pojawił się wątek taki magiczny. To ja odwołał do takich czegoś, co wspominałem w ramach materiału o Bobie Dylanie, że pojawił taki science fiction. Była firma Magic Corporation i również była tam rola korporacji, że świat rządzony przez korporacje, ale nadrzędną formą kontroli tych korporacji była właśnie jakaś taka magia. To mi się bardzo skojarzyło z tym motywem. Ale mam to też skojarzenie z projektem Blue Beam i tego typu teoriami. I być może właśnie istnienie tego typu osób jest jakąś sugestią, że cała ta inwazja kosmitów przekazana w grze jest jakąś kreacją ze strony kogoś innego, być może właśnie ludzi, dlatego nie znane to dokładnie, a to naprawdę ludzie po prostu kontrolują też całą inwazję za pomocą tego typu jakichś kreacji typu Ethereal. To jest ciekawe i ja jeszcze do tego nawiążę zupełnie na końcu. Zupełnie na końcu do tego nawiążę. O terrorystach nie będę mówił, bo widzę, że czas idzie i może o dwóch innych jeszcze rasach kosmitów powiem, ale o jednej z kolejnej rasy, czyli tego Terror from the Deep, czyli z otchłani. I przeczytam fragment z tej właśnie ufopedii. Lobsterman, czyli homaroid, wielki homar, tak jakby, to oszałamiające stworzenie, wyższe od człowieka i szczycące się sześcioma kończynami, przypomina jedynie wodnego demona. Podobieństwa między tymi stworzeniami a ziemskim homarem przyniosły mu przydomek Lobsterman wśród żołnierzy X-Com. To jest behemot z głębin. Starannie zaprojektowane stworzenie bojowe o niesamowitej sile i praktycznie niewrażliwe na ostrzał rakietowy. Same jego szczypce mogą zmiażdżyć stal. To jest z kolei tak jakby takie przeciwieństwo tego Ethereal, bo to jest odpowiednik. W sensie w konstrukcji gry ten Lobsterman jest tym wariantem najpotężniejszego przeciwnika. Znaczy najpotężniejszej typu rasy. A z kolei w tej części trzeci Apokalips, to mnie zawsze rozwalał Brain Sucker, czyli wysysacz mózgu. Też przeczytam po prostu z tej ufopedii. Jeden z najbardziej zapadających w pamięć kultowych obcych z Apokalips. Brain Sucker jest prawdopodobnie pierwszym, którego spotkasz. Przypominające Facehuggera z Obcego. Te irytujące, szybkie, małe stworzenia będą wskakiwać na głowę twoich agentów i wysysać im mózgi, ginąc przy tym. Agent z wyssaniem mózgu jest pod stałą kontrolą kosmitów. Muszą zostać pokonani, aby ukończyć misję i nie można ich odzyskać. W sensie tych przejętych żołnierzy z komu trzeba zabić po prostu. Ale chciałbym zwrócić tu uwagę na to, że po pierwsze mózg jest wyssany,
Po drugie, ten Brainsucker ginie. Czyli zostaje żołnierz XCOM-u, jest kontrolowany przez przeciwnika poprzez likwidację mózgu, czyli poprzez ogłupienie, można by powiedzieć. Mi się tak kojarzy taka makabryczna, bardzo materialistyczna wizja istoty walki informacyjnej. To była część materiału zrealizowanego w ramach projektu Alter Historia. Kontynuacja znajduje się na kanale Alter Historia na YouTubie.